Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Oczywiście ja jestem Zafira i dzisiaj są spóźnione niestety wyniki konkursu hashtag na konkurs Zafira LPS TV. Nie będę wam mówić, na czym polegał konkurs, bo doskonale o tym wiecie, a jeżeli jednak nie, no to zapraszam do poprzedniego filmiku. W opisie oraz w ankiecie macie linka. Prac było naprawdę bardzo dużo, bo ponad 70. Nie liczę oczywiście osób, które oddały po terminie. I ciężko było mi na początku znaleźć Prac było ponad 70, więc bardzo dużo i ciężko było mi znaleźć tego zwycięzcę, ale wreszcie po długim myśleniu w końcu znalazłam zwycięzcę. No dobrze, zacznijmy od trzeciego miejsca. A trzecie miejsce zajmuje... The Vanilla LPS. Serdecznie ci gratuluję wygranego miejsca. No i oczywiście nagrody za trzecie miejsce znajdziesz w opisie. Bardzo podobała mi się twoja praca, ponieważ była staranna oraz zauroczyła mnie bardzo scenografia, która była taka dokładna. Widzę, że się starałaś, żeby zrobić bardzo podobną do serialu. Wiedz, że to doceniam. Dialogi również były w miarę bezbłędne, więc myślę, że należy ci się to miejsce i bardzo ci serdecznie gratuluję. No i ten opening, taki oryginalny. Spyś, wszystko w porządku? Spysiu? Drugie miejsce w moim konkursie zajmuje Pamba LPS. Również ci bardzo serdecznie gratuluję, ponieważ twoja praca była przecudowna. Doceniam twoje starania i naprawdę wow, była taka profesjonalna, naprawdę świetnie mi się oglądała twoją pracę. No i od razu widać, że masz jakieś pojęcie o nagrywaniu LPS. Dlatego też postanowiłam, że ci dam drugie miejsce. Oczywiście nagrody znajdziesz w opisie. No i co tu dalej mówić? Przejdźmy do pierwszego miejsca. Wymówkę w wielkości ozewka. Weźcie się nawet do słoika z Nutellą. A to pierwsze miejsce zajmuje X-Men LPS. Pewnie większość z was się tego spodziewało, no ale musiałam po prostu wyróżnić tę pracę. Naprawdę widać twoje starania, świetnie to wykonałaś. Światło, dialogi, no wszystko po prostu bezbłędnie. I ta scenografia, no ładniejsza niż w oryginale. Dlatego moim zdaniem zasługujesz na pierwsze miejsce. I pierwszym miejscem była oczywiście paczka i chyba coś tam jeszcze. Albo i nie? Nie pamiętam. W każdym razie paczkę wyślę ci na pewno nie w październiku, ale bardziej w lipcu, bo jednak muszę ją jeszcze dokładniej przygotować, a po drugie musimy też się jakoś skontaktować. Preferowałabym jednak przez kontakt telefoniczny, ale jeśli nie chcesz, no to jak najbardziej może to być przez e-mail, messenger i tak dalej. Mamo, ja chodzę do gimnazjum i się nie bawię. A teraz przed wami jeszcze cztery filmiki właśnie z mojego konkursu, które najbardziej mi się również podobały, no ale jednak nie zajęły żadnego miejsca, ale myślę, że warto je docenić. Były to akurat cztery prace, które również bardzo mi się spodobały, dlatego zaraz zobaczycie fragmenty tych prac. A ja już kończę, no i kto chce, to niech ogląda. Pa, pa! Mamo, ja chodzę do gimnazjum, no i się nie bawię. A po drugie to Edward Cesedu szukać powiedział. A potem powiedział, że no ten, że niestety są powiedła. A wy z Edkiem zaopiekujecie się Lindą? Jak mamy się nią zaopiekować? Normalnie. Normalnie. Ta, ja nie wiem, jak zaopiekować nad dziećmi. Bo nie odzyskasz przez miesiąc komputera. Bo tu będziesz mieszkał przez tydzień, gówniak. I nawet nie proś o kołdrę. Dobranoc! Żryj, gówniak. Dawaj walizkę, gówniak. I nawet gówniak nie proś o kołdrę. Dobranoc! Żryj, gówniak. Gówniak, dawaj walizkę. A co my tu mamy? Say goodbye, no.